Szybka pigułka o Asusie Zenfone 9. Wygląd świetny. Aluminiowa rama, Gorilla Victus z przodu, fajny materiał z tyłu, jack 3,5 mm, IP68, sztos. Ekran bardzo dobry, dobre czernie, dobre kąty widzenia, Full HD, AMOLED. Braki? Niska jasność, tylko 800 nitów i 1100 w piku i ta broda pod spodem, która nie robi najlepszego wrażenia. Wydajność? Topka. Snapdragon 8 Plus generacji pierwszej radzi sobie świetnie. W stosunku do Zenfona 8 mamy dużą poprawę, jeśli chodzi o ogrzanie. Telefon chodzi błyskawicznie, bez większych zacięć. Biometria? Pamiętajmy, czytnik nie w ekranie, ale z boku. Natomiast czytnik działa bardzo dobrze i bardzo rzadko się myli. Mamy też odblokowywanie twarzy. Głośniki? Rewelacja. Świetne w tej cenie, jedne z lepszych głośników stereo. Telefon gra bardzo dobrze na słuchawkach, wspiera zarówno LDAC-a, jak i APTX. Aparat. Nie jest to najlepszy aparat na rynku, natomiast główny obiektyw daje radę i potrafi sobie ładnie radzić. Jeśli szukacie telefonu, gdzie będzie dobry zoom, to nie ten adres. Jeśli szukacie telefonu z dobrym selfie, to też nie ten adres. Natomiast do ogólnego cykania zdjęć jest spoko. Polecam zainstalować sobie Gcama. Naprawdę poprawia tutaj jakość zdjęć. Bateria 4,5 do 5,5 godzin SOT. Bez problemu, cały jeden dzień do zrobienia, nawet półtora dnia. Nie ma tutaj większego problemu. Na dwóch kartach SIM. Do dwóch dni spokojnie też dojedzie. Podsumowując, niezła cena, dobre bebechy, wsparcie jacka 3,5 mm, wodoodporność. Jedyne wady, jakie ja widzę na ten moment, to ten nie najlepszy aparat. Ale i tak jest bardzo duża ewolucja do Zenfona 8. Jeśli szukacie czegoś dokładniejszego, zapraszam na pełną recenzję Zenfona 9 na moim kanale. I widzimy się w następnych filmach. Cześć!